Cześć wszystkim, już wiecie co się stało, ale teraz chciałbym powiedzieć coś od siebie. No więc generalnie może opiszę kiedy, co i jak. W ostatnim tygodniu przygotowań w Stanach Zjednoczonych robiliśmy sparingi zapaśnicze i mieliśmy taką pewną zadaniówkę, w której stałem pod ścianą, miałem chłopaka na plecach i generalnie w pewnym momencie tak obciążył mi moje ciało, że stanąłem na jednej nodze i pod takim dziwnym kątem razem z nim na plecach dosięgnąłem swoim nosem swojej kostki i noga się mi wygięła. Generalnie poczułem bardzo ostry ból i musiałem przerwać trening. Z samego początku nie mogłem za bardzo chodzić, a pochylać się to już w ogóle było marzenie. Niestety tak cały tydzień minął. Jedyne co mogłem robić, to trochę machać łapami przed workiem treningowym, tak żeby chociaż troszeczkę się gdzieś tam poruszać. Wróciłem do Polski, pojechaliśmy do doktora, okazało się, że niestety mam zerwany mięsień dwugłowy, uda, i powiedział mi, że no, żeby się zaleczyło, to wszystko to potrzebuje jakichś 4-5 tygodni. A 4-5 tygodni nie miałem, ale jednak gdzieś tam powiedziałem mu, że spróbujmy, może jakoś się to szybciej zaleczy, no bo taka teoria krąży, że wśród sportowców kontuzje się jakoś tam szybciej leczą z racji na zdrowy organizm i tak dalej. I postanowiłem robić to co mogłem robić. Mogłem jedynie gdzieś delikatnie boksować na dosyć mocno zgiętych kolanach, bo wtedy ta dwójka się po prostu nie naciągała. Więc to robiłem, dlatego nawet jakieś zdjęcia wrzucałem z treningów, bo wcale to kłamstwo nie było. Gdzieś się jakoś w sposób mogłem ruszać. Może w jakiś sposób podtrzymam kondycję. Gdzieś tam ta szybkość tych rąk nie ucieknie. Jakaś tam siła uderzenia może zostanie. I no jedyne czego nie będę mógł robić, to jedyne to zapasów jiu-jitsu ani kopnięć. Więc zostawał mi tylko ten boks. Ale mówię, dobra, jakoś tam powiedzmy dojdę do siebie, ta noga już mi nie będzie aż tak boleć, powiedzmy na nie wiem, 2 tygodnie przed startem i będę mógł kontynuować jakoś tam te przygotowania, żeby jakoś wypaść. Ale tak mijał dzień za dniem i wciąż mogłem tylko boksować, a więc postanowiłem, że nie wystartuję, bo jak mam wystartować, jeżeli mogę tylko boksować. To niestety nie jest tylko boks, tylko to jest MMA. Trzeba się chwytać, łapać, rzucać i tak dalej, i tak dalej. Także no nie było szans, żebym mógł wyjść w 30% sprawny. Na dzień dzisiejszy nadal boksuję. Mogę się już szybciej ruszać na nogach, o tyle jest plus. Także na dzisiaj. Od jutra może pójdę i spróbuję chociaż zrobić jakąś technikę jiu-jitsu, ale tylko technikę w bardzo wolnym tempie, żeby tam właśnie niczego nie szarpnąć, nie zerwać. No i generalnie muszę jeszcze czekać jakieś 2-3 tygodnie, myślę, na to, żeby się zregenerowała ta noga na tyle, żebym mógł zacząć znowu robić jakieś zapasy i tak dalej. Generalnie mogłem wcześniej już postanowić tak naprawdę o rezygnacji z tego startu, ponieważ jeżeli wypada jakaś kontuzja na 4-5 tygodni, powiedzmy, przed startem, gdzie nie możesz jak gdyby kontynuować tych przygotowań, no bo w jakiś sposób, to już tak naprawdę powinno się już wtedy zrezygnować z racji na to, że nie wyjdziesz w 100% formie. No ale wierzyłem głęboko w to, że mi to się, powiedzmy, zaleczy w jakieś 2 tygodnie i będę mógł wrócić do pełnych przygotowań i po prostu pokazać pełną formę, ale niestety nie. Na początku miałem dolinę, no bo jak to nie mieć doliny, skoro przygotowujesz się tyle czasu, tracisz mnóstwo energii, tracisz mnóstwo kasy, w szczególności kiedy leci się do Stanów z myślą o tym, że wszystko odrobisz, no ale nagle się dzieje coś takiego i jest dupa. No ale się nie załamujemy, bo załamują się przegrani, a przede mną jeszcze wiele lat toczenia bojów, więc nie ma czasu tutaj na jakieś doliny, tylko trzeba myśleć co dalej.
trzeba mieć plan B. I planem B jest start na następnej gali. Więc tutaj prośba do Was o to, żebyście w internecie pokazali, jak bardzo chcecie, żebym tam był, po prostu mnie wsparli, żeby wszyscy inni też to zobaczyli, w szczególności, żeby to zobaczyło KSW. A żeby zyskać taką nową energię, nową motywację do tego wszystkiego, do tego, żeby kontynuować tak naprawdę teraz te przygotowania, postanowiłem wylecieć do Tajlandii. Trenować będę w Tiger Gym. Jeżeli siedzicie w sportach walki, to bardzo prawdopodobne, że wiecie, co to jest za klub. Jeżeli z treningami będzie wszystko ok, to bardzo prawdopodobne, że zostanę tam na jakieś 2-3 miesiące. Generalnie wszystko zależy od daty następnej gali i będę siedział praktycznie całe tam przygotowania. Wrócę tutaj, stoczę walkę i dopiero wtedy odetchnę z ulgą. To tak w skrócie wszystko, co się wydarzyło, wszystko, co ma się wydarzyć. Jeśli chodzi o dalsze jakieś tematy, to myślę, że trzeba nagrać 5 pytań i wtedy może powiem coś więcej. Bo jak na razie wydaje mi się, że jest i tak już wystarczająco. Siemano.